czekał egzekucji. W celi był zupełnie sam, ale satysfakcji im nie da. I choć nie miał jak zrobić nawet pętli, to przypomniał sobie coś z tajemnej wiedzy. Że jeżeli człowiek chce, to siłą woli może jego duch się wyzwolić. Leżał na pryczy, mocno pragnąc, aby bezpowrotnie opuścić ciało. Ile piął swego, struna życia pękła. Zapomniał, kim był i wspomnienia. Lewitował nad swymi zwłokami, nieświadomy sytuacji. Matczyna rozpacz nad jego ciałem. Po czasie przywróciła mu pamięć, jak przez mgłę fragmenty minionej egzystencji. Z czego dobrze? Już nie tu, jeszcze nie tam. Obsesja, z brzegu na brzeg. Uciec za każdą cenę, z brzegu na brzeg. Na swoim grobie widział ucztę larw. Cieszył się, że może na coś się przydać. Rozumiał, że wszystko złączone w Bogu i ewoluje w cyklu kosmosu. Widział i podziwiał duchy czystsze, co ukończyły już na ziemi misję. I choć będąc martwym czuł się wyśmienicie, to powziął o powrocie decyzję. Z brzegu na brzeg. Już nie tu, jeszcze nie tam. Obsesja, z brzegu na brzeg. Uciec za każdą cenę, z brzegu na brzeg. Wyszukał zakochaną parę, był blisko ich igraczek. Wniknął w płód duchowym portalem i zapomniał o czasie w tym stanie. Percepcji totalnej, percepcji totalnej. Dziecka był rozpaczą duszy. Świat